No! Festiwalowe robaczki, macie siłę? Ja jeszcze ciągle walczę z głosem, ale myślę, że o godzinie 15 otworzymy naprawdę z hukiem festiwalowe granie. Dzisiaj ostatni dzień i powiem wam, że to jest tak niesamowicie z tyłu w głowie siedzi ta przykrość, że to już ostatni dzień. Stworzyć tak piękne miejsce na ziemi, które wy stworzyliście. Brawa dla was! Rzeczywistość okrutna. Starałem się przez te dwa dni pełne nawet nie zaglądać do różnych mediów, a i tak przetarło się tam gdzieś, wymknęło się przepiękne opowieści w waszą stronę, że chcecie zburzyć cały porządek świata. Zróbcie to. Bardzo was proszę, zróbcie to. A zwłaszcza na jesieni. Żebyście nie zapomnieli. I teraz uwaga, ważny komunikat dla was wszystkich. Dzisiaj pogodowo także może być Armagedon, więc nasłuchujcie naszych komunikatów i stosujcie się do nich, ponieważ gdzieś około północy, no może tutaj przejść, mogą przejść jeźdźcy apokalipsy, w związku z tym wtedy się musimy trzymać razem. Ale zrobiliśmy to pierwszego dnia, zrobiliśmy to wspaniale i na tym polega społeczeństwo obywatelskie. Dbamy o siebie, dbajmy o siebie, bo to jest niezwykle ważne. I ostatni dzień, ostatni nasz gość Akademii Sztuk Przepięknych. Brawa dla wszystkich gości. Co się tutaj działo? Borys Szyc. Przed chwilą pożegnałem się z nim. Jest na naszej strefie, poczęstowaliśmy go pysznym jedzeniem. Słuchajcie, uwierzcie mi, ci ludzie są w tak pozytywnym szoku. Oni jadą i wiedzą, co to jest festiwal. Scena, pod sceną ludzie, na scenie muzycy. I tutaj się kończy opowieść. A później jak wjeżdżają w to miejsce, jak go przywieźliśmy pośród tej całej alei, pośród was, jak zobaczyli serdeczność, jak nam Polakom brakuje uśmiechu, skoro ten normalny uśmiech robi się nagle czymś kosmicznym. To jest coś nieprawdopodobnego, jak ile my tracimy. Ile my tracimy. Przecież to go w ogóle nie powinno. Na tym się nie powinniśmy zastanawiać. Powinniśmy się zastanawiać, czy wszystkie uśmiechy to są na przykład zdrowe zęby. Na tym, ale nie na tym, że się w ogóle uśmiechamy. Coś niebywałego. Ile te mastodonty napsuły, no. Wszystko by parę lat, kurna, parę lat. Zepsuć tyle dobrych zabawek. Popsuć to wszystko. Pilnujmy się i nie dajmy tego psuć dalej. Bardzo dziękujemy M-Bankowi, bo także pojął, na czym to polega. Na czym polega takie spotkanie, że chcemy, aby było kolorowe, aby przychodzili ludzie fajni, którzy opowiadają, przekazują wam mnóstwo wieści. Naśmialiśmy się do łez i to też jest fantastyczne. Odkryliśmy tutaj na waszych oczach cały system kopernikowski. Nie zrobić zdjęcia z publiczności, mając aparat tak skierowany. Nie, musisz tak stanąć i Borys wszystko zrozumiał i już z taką wiedzą wróci do domu i będzie wiedział, jak zrobić zdjęcia. Nasz ostatni gość, moi drodzy. Reklamówki mówiły o niej tak dużo, ale ja myślę, że jak zwykle złamiemy to wszystko. I tu, w tym miejscu, kiedy Tomasz Gorazdowski będzie pytał Martynę Wojciechowską o różne rzeczy, to udowodnicie, to się nie ma czego, że Martyna się nie ma czego bać, że to jest właśnie to miejsce, w którym łamiemy zasady tak zwanego wywiadu, tak zwanej rozmowy. Martyna, i to jest taki moment, żeby ci pokazać, i udowodnić, spotykasz się z tak fantastycznymi, mądrymi Polakami, ludźmi, którzy powinni tworzyć ten kraj, nie muszą nim rządzić, ale trzeba docenić, że oni pracują też na ten kraj. I oni przychodzą tu niezwykle czyści. Pokażcie, że macie umyte ręce. Widzisz, co się tu dzieje? Słuchajcie, ja chciałabym sparafrazować mistrza tej orkiestry, Jurka Owsiaka, bez którego to wszystko by nie było możliwe. Jurek, kocham cię. Kocham. My wszyscy kochamy Jurka. I pozwólcie, że powiem w wersji nieco złagodzonej, żeby to puściły wszystkie media.
Jesteście piękni. Dwa dni temu wam to powiedziałem, przy okazji dodając najbardziej popularne polskie słowo. Martyna, ja już się wręczam taką plakietę, żeby się miała jako przymiot. Tomek, bardzo proszę. Zostawiam was teraz sam na sam. Martyna Wojciechowska, ostatni gość akademistów przepięknych. 3, 2, 1, 0. I odlecieliśmy. Słuchajcie, to jest imponujące, jak się patrzy z tej perspektywy i widzi to morze ludzi, morze głów w Poznaniu. Mówią, że to jest wuchta wiary i rzeczywiście dzisiaj jest wuchta wiary. Pozdrawiamy całą Polskę. Słuchajcie, Jurek trochę zabrał mi pracy, bo chciałem tak dramatycznie dość, ale dynamicznie przedstawić Martynę. No zrobił to za mnie. Także czeka nas 45 minut fascynującej opowieści Martyny, a ja zrobię tylko króciutki wstęp. Bo rozmawiałem sobie z Martyną mniej więcej o czym będziemy mówić i doszliśmy do pewnych konkluzji. Słuchajcie, czy... Taki krótki wstęp. Co napędza nas do tego, żebyśmy działali? Co powoduje, że świat idzie do przodu? Co powoduje zmiany? Co robi, że jesteśmy no lepsi też, ale co powoduje, że świat się rozwija? I oczywiście każdy z was może mieć inną odpowiedź, bo ktoś powie, okej, chciwość. Okej, dla niektórych to jest motorem rozwoju. Pieniądze, władza. Ale słuchajcie, ciekawość. Ciekawość to jest coś, co już naszych przodków wygoniło z jaskini, chociaż mogli dostać w łeb, nie było bezpiecznie, ale ciekawiło ich to, co jest za rogiem w następnej jaskini, za następnym wzgórzem. Jak już wyszli za to następne wzgórze, to zobaczyli, że tam są być może inni. Być może inni ludzie, którzy są właśnie inni. No i trzeba było się z nimi dogadać, bo ci ludzie byli inni i nie było tak, a w zasadzie nawet w czasach współczesnych nie jest tak, że za sąsiednią górą są ludzie tacy sami. I nie jest tak, że jest jedna narzucona i słuszna narracja. Nie jest tak, że jest jeden słuszny model rodziny, związku, przyjaźni i tak dalej. Nie, my wszyscy jesteśmy inni i musimy to akceptować. A do tego... Bardzo dziękuję. Tak i jest. O tym dzisiaj będzie. I o tym dzisiaj będzie. Jakby zbliżając się do finału, posłuchajcie, rozmowa jest czymś ważna. To jest sedno tutaj spotkań na Poland Rocku, sedno spotkań w Akademii Sztuk Przepięknych. To jest coś, co przyświecało organizatorom, coś, co przyświeca mBankowi, bo to już 6 lat, który jest mecenasem tych spotkań. W związku z tym oni się przywiązali. Dla nich ważne jest to, bo rozmowa... To jest wartość sama w sobie. Jeżeli rozmawiamy, zawsze jak rozmawiamy z mądrzejszymi od siebie, to się rozwijamy. Ale powiem więcej, nie zawsze trzeba rozmawiać z mądrzejszymi. Nawet rozmowa po prostu z innymi nas upiększa, ubogaca. W związku z tym rozmawiajmy i bądźmy wrażliwi na to, co mówią inni. Niekoniecznie musimy się z tym zgadzać, ale przyjmować do wiadomości, szanować jak najbardziej tak. W związku z tym jeszcze raz dziękujemy wszystkim, dziękujemy sponsorom i tym, którzy powodują, że jesteśmy tutaj razem. No a teraz na koniec, Martyna, jeszcze jedno zdanie, bo w tej chęci popierania osób ciekawych świata, osób, które ten świat oglądają na różny sposób, tutaj była i Elżbieta Dzikowska 2 lata temu. Osoba, moja mama podróżnicza. Osoba, można powiedzieć językiem młodzieży, mega popularna, tyle że w poprzednim pokoleniu raczej w większości, nie u was. Byli w zeszłym roku Piotr Strzeżysz i Kamila Kielar, fantastyczni podróżnicy, ci, którzy wiedzieli i byli tutaj, to widzieli, jak ciekawie mówili. Ale nie były to osoby super znane szerokiej publiczności. Bo takie osoby też, jeżeli mają coś do powiedzenia, mają tutaj miejsce w Akademii Sztuk Przepięknych. A dzisiaj, oczywiście nie skreślamy tych, którzy są klikalni, znani i mają coś do powiedzenia. Dlatego dzisiaj kobieta z krańca świata, uczestniczka rajdu Dakar z sukcesem, bo dojechała, zdobywczyni Everestu i korony ziemi, dziennikarka, redaktorka, była naczelna National Geographic. I zróbcie większy rywetes teraz niż rolnicy ministrowi Kowalskiemu, Martyna Wojciechowska! Słuchajcie, czy ja mogę zrobić sobie z wami selfie? Jeszcze raz. Wiecie, dlaczego potrzebowałam to uwiecznić? Siadaj. Bo ja miałam tak, że jadąc tu cały czas myślałam, ojej, ale czy ktoś przyjdzie? Czy ktoś przyjdzie? Czy ja wyjdę i będzie pusto i będzie po prostu... To prawda, tak było, miała cykora. ...obciach i po prostu rano wstałam, mówię, słuchaj, ale jesteś pewien, bo pogoda taka
nie za bardzo, czy ktoś przyjdzie, a wy jesteście. Ja wam dziękuję z całego serca. Brawo dla was. I przyszliście posłuchać mnie, dziewczyny, która kiedyś miała głowę pełną marzeń. Wiele osób w to nie wierzyło, wiele osób nie dawało mi szansy, ale oto tu jestem i mogę z wami się tym podzielić. I dzisiaj chciałabym opowiedzieć o tym, że niemożliwe nie istnieje. Zobaczcie to hasło na koszulkach. A ja chciałam opowiedzieć o tym, że nie dość, że niemożliwe nie istnieje, to chcę z wami się podzielić tym, co mi w życiu nie wyszło i dlaczego wyszło to na dobre. I nawet jak upadamy i popełniamy błędy, to też jest okej. I możemy znaleźć się we wspaniałym miejscu, w takim jak ja dzisiaj. A to moje życie naprawdę składa się z wielu porażek, o których dzisiaj wam z przyjemnością opowiem i się tym podzielę. I pamiętajcie, ja nie jestem mówcą motywacyjnym. Ja nie jestem coachem. Ja wam nie będę mówić, jak żyć. Każdy musi odnaleźć swoją drogę. Natomiast opowiem kawałek mojej historii. Jeśli uznacie, że choć jedno słowo z dzisiejszego spotkania, jedno zdanie będzie dla was wartościowe, to będzie dla mnie wielki sukces. Martyna Wojciechowska, zapraszam cię na fotel. Kiedy spotkałem się z Martyną czas jakiś u siebie w Radiu 357 i rozmawialiśmy, że będziemy mieli okazję rozmawiać jeszcze ze sobą, i Martyna zaproponowała, że powie o swoich sukcesach przez pryzmat swoich porażek, to ja sobie tak pomyślałem, a dobry taki chwyt, bo przecież po prostu troszkę inaczej. Natomiast okazało się po tej rozmowie z Martyną, że to ma sens, bo przygotowałem parę cytatów. Albert Einstein mówił, że porażka to jest tylko drobny punkt w drodze do sukcesu. I okazało się, że rzeczywiście te porażki, o których Martyna będzie mówić, są mniejsze lub większe, ale zobaczycie, jakie one miały bądź nie miały wpływ na to, co się z nią stało i jaki ona miała wpływ na to, co się działo, bo nie można się do końca poddawać losowi. Oczywiście szczęście jest ważne, ale jednak głowa też. Byłaś niepokorna od samego początku, tak można powiedzieć. Tak, byłam niepokorna od samego początku, słuchajcie, i bardzo bym chciała, żeby pojawiło się teraz pewne zdjęcie za chwilę. Zdjęcie, które symbolizuje to, jak byłam ciekawa. Dzisiaj padło to już, że ta ciekawość, obok oczywiście wielu innych wartości i cech człowieka, nie wiem, odwagi, determinacji, ta ciekawość jest absolutnie niezbędna, żebyśmy robili w życiu rzeczy, mówiąc krótko, niesamowite i takie, których się sami po sobie nie spodziewamy. Bo dla mnie to największe odkrycie, to gdzie dzisiaj jestem, moja wyobraźnia nie sięgała tak daleko. Naprawdę, nie wymyśliłabym sobie takiego życia, jakie mam w tej chwili, bo po prostu nie posiadałam wtedy takiej wyobraźni, nie było takich możliwości. I ta ciekawość pewnego dnia spowodowała, że ja bardzo przemyślnie się spakowałam. Naszykowałam sobie torbę, wzięłam wszystkie niezbędne rzeczy do tej torby i uciekłam z domu. Czy się wychowywałam w patologicznej rodzinie? Nie, choć podobno każdy z nas trochę jednak. Pokolenie lat 70., 80., 90., każdy ma taki trochę rys podobno. Ale ja, słuchajcie, dotarłam w niezwykle, chciałam dotrzeć, no bo właśnie nie dotarłam, to mi nie wyszło. Chciałam dotrzeć w niezwykle fascynujące miejsce. I to miejsce to stacja benzynowa na trasie wylotowej na Poznań, ulica Połczyńska 119. Słuchajcie, to było dla mnie centrum wszechświata. Tam były kolorowe samochody, tam ludzie przyjeżdżali, wyjeżdżali, flipery były, kawa w szklankach w takim koszyczku. I mi się wydawało, że to będzie super. No i teraz, czy mogłam poprosić rodziców, żeby mnie tam zawieźli? Tak, bo często tam z nimi bywałam. Ale ja sobie pomyślałam, że ja chcę tam dotrzeć sama, na własnych warunkach. I no, próbowałam to zrobić, niestety zostałam przechwycona. I wiecie, w tej całej historii, bo pamiętam mamę i tatę w tych wielkich nerwach, którzy mnie odnaleźli, powiedzieli, słuchaj, ale czego ci brakuje w domu? Dlaczego? Co mogliśmy zrobić inaczej? A ja powiedziałam, że nie, ja po prostu chciałam to zrobić sama. Natomiast nie byłoby w tej historii może nic takiego dziwnego, gdyby nie fakt, że miałam wtedy jakieś 3-4 lata. I wyrwała z domu, popatrzcie, jak się przygotowała na zimowe warunki. No i tak to się wszystko zaczęło. I słuchajcie, potem już było tylko gorzej, bo poszłam do przedszkola, z którego, uwaga, wyrzucili mnie.
nie zostałam przedszkolakiem. Znaczy byłam 2 tygodnie i powiedzieli rodzicom, że wiecie państwo, to dziecko się w ogóle nie socjalizuje i prosimy więcej jej tu nie przyprowadzać. Nie wiem, czy dzisiaj by to przeszło, bo chyba jednak jakaś Liga Ochrony Dzieci czy cokolwiek. Może Rzecznik Praw Dziecka, gdyby się naprawdę zajmował dziećmi, to by wtedy wystąpił w moim imieniu. Zobaczcie, no. 30 sekund opowieści, już 2 porażki. Nieudana ucieczka z domu, wywalili ją z przedszkola. Wywalili mnie z przedszkola, ale wiecie, źle mi to nie zrobiło. Poszłam do szkoły podstawowej, do szkoły średniej i czułam, że jestem trochę inna. Miałam kolegów, koleżanki, ale zawsze miałam jakiś taki swój koncept na wszystko i to nie jest tak, że wszystko szło po myśli na przykład nauczycieli, więc byłam buntowniczką z wyboru i zwróćcie uwagę na to zdjęcie, które przed chwilą mignęło. Ja wyglądałam prawie tak jak teraz, rozumiecie? Kurtka ramoneska, ten błysk wokół i takie poczucie, że no właśnie, niemożliwe nie istnieje. No ale z tym wyglądem to nie do końca tak, bo ja wiem, jakie będzie następne zdjęcie. Słuchaj, poczekaj, poczekaj. Słuchajcie, i powiem tak, to zdjęcie, które widzieliście przed chwilą, ja mam na nim jakieś 17-18 lat. Dodam, że wspaniały festiwal, dzisiaj nazywany Poland Rock Festival, wtedy nazywany Woodstockiem, on już był i istniał. Gdyby ktoś mi powiedział wtedy, Martyna, ty wystąpisz na tym festiwalu i przyjdzie więcej niż 3 osoby z twojej rodziny cię posłuchać, to ja bym w to nie uwierzyła. Nie macie pojęcia, jaka ja jestem dzisiaj szczęśliwa, że jesteście tu, poświęcacie swój czas i energię. Naprawdę. Słuchajcie, to jest dla mnie pełne wzruszenie, bo pamiętam siebie z tamtego czasu i pamiętam, że no właśnie, wiele rzeczy mi wtedy nie wychodziło. No tak, i zaczynamy teraz mówić o rzeczach takich, które już miały wpływ na twoje życie, bo o ile to przechwycenie ze stacji benzynowej czy przedszkole, no to oczywiście mogło mieć wpływ, to te wybory, te próby, które podjęłaś, które zakończyły się niepowodzeniem, oprócz tych, które się zakończyły powodzeniem, no to już miały realny wpływ na Martynę Wojciechowską jako dorastającego albo wręcz dorosłego człowieka. No tak, bardzo chciałam studiować medycynę. Przygotowywałam się 4 lata do studiów medycznych i słuchajcie, ja nawet nie przystąpiłam do egzaminu. Długie były jakieś koleje losu, wtedy jakieś problemy rodzinne, ale no nie zostałam lekarką, choć bardzo o tym marzyłam. Straciłam zupełnie azymut, co ja mam robić w życiu. Biologia, chemia, wiesz, wykuwana przez 4 lata. Z rozpędu, tylko dlatego, że kiedyś w podstawówce mi wychowawca powiedział w 4 klasie, że może byś była dobrą dziennikarką. Ja mówię, nie wiem, to może na to dziennikarstwo, ale nie dostałam się na studia dziennikarskie. Słuchajcie, byłam pod kreską, zaproponowali mi wtedy nauki polityczne. Ja powiedziałam, o nie, nie dostałam się na dziennikarstwo, to ja nie idę w ogóle na ten kierunek. No i znów, tak, jakby porażka, która mogła mi podciąć skrzydła i mogło się skończyć na tym, że po prostu przestałabym zupełnie w siebie wierzyć. Na szczęście ja mam bardzo mądrych, wspierających rodziców i super mamę, która po prostu powiedziała, słuchaj, to jest tylko jakiś etap twojego życia. Wszystko jeszcze będzie dobrze. I to jest właśnie moment, żeby powiedzieć, że to nie koniec świata. Takie porażki, jakie się trafiają, bo no nie wszyscy się dostają, ale przy pewnego rodzaju niepowodzeniach nacisk rodziny, kolegów, presji, ale rodziny w szczególności, potrafi być wielce dołujący. I nie wszyscy mają takich rodziców jak ty, takie wsparcie. Słuchajcie, tak, mam wielkie szczęście, wielki przywilej, przyznaję, dlatego dzielę się tą historią z wami, ponieważ rodzice, w ogóle my jako rodzice, mówię już z perspektywy mamy 15-latki, my jako rodzice możemy zrobić dla naszych dzieci bardzo wiele. Dać im bezwarunkową miłość, akceptację, żeby nie wiem, co się działo. Nie ma nic ważniejszego w życiu. I ja wiem, że miałam bardzo wiele szczęścia. Słuchajcie, znalazłam się na zarządzaniu, na studiach na kierunku zarządzanie, chociaż ledwo zdałam z matematyki. Ja nie wiem, jak do tego doszło. Okazało się, że ja nie umiem liczyć równań, ale jak na końcu tego równania jest polski złoty albo euro, albo dolar, to już mi idzie dużo lepiej. Więc okazało się, że jak matematyka ma wymiar praktyczny, to jest spoko. Skończyłam zarządzanie.
Skończyłam MBA, dyplom obroniłam z zarządzania. Rozpędziłam się nawet, chciałam zrobić przewód doktorski z zarządzania, rozumiecie, i ekonomii. Potem powiedziałam, hej, ale ja przecież nigdy nie chciałam być panią z korpo. I w ogóle, co poszło nie tak? I zupełnie zawróciłam z tej drogi. No właśnie, jeżeli coś mogło iść nie tak, to widzę tu przed sobą zdjęcia, które mówią o tym, że próbowałaś zacząć, ale z miernym skutkiem, skoro rozmawiamy dzisiaj o pewnego rodzaju porażkach, karierę modelki, czyli w modelingu. Słuchajcie, ktoś mi wtedy powiedział... wiem. Masakra, abażur na głowie, nikt nie wie, o co chodziło projektantowi. Ale słuchajcie, wpadłam w jakąś taką machinę starszych ludzi, którzy byli, wiecie, mądrzejsi i powiedzieli mi, że super się do tego nadaje. Że wiesz, tylko musisz tak, zoperować nos, bo masz za duży. Słuchajcie, ja się umówiłam na tę operację. Jakie to szczęście, że się opamiętałam w ostatniej chwili. Miałam schudnąć, miałam być w ogóle innym człowiekiem i wtedy miałam szansę na karierę w modelingu. I to mówili ludzie starsi, ludzie bardziej doświadczeni. Patrzcie, szaza. Którzy mi radzili, jaką iść drogą. Nie wiem, co było w tej nastolatce takiego, że jak gdzieś miałam głęboką z brzucha intuicję, że to nie jest moja droga życiowa. Ale powiem tak, kosztowało mnie to bardzo dużo frustracji. Bardzo wtedy nie wierzyłam w siebie. Bardzo było mi trudno zaakceptować to, jak wyglądam, skoro świat mi mówił, że nie wyglądam tak, jak powinnam, że powinnam być inna. I byłam wtedy bardzo zagubioną młodą osobą i naprawdę nie miałam pomysłu, co dalej. Ale cieszę się, że zawróciłam z tego i wróciłam do korzeni. A moje korzenie to była motoryzacja. Ja mając 10 lat powiedziałam, że zostanę wyścigowym kierowcą motocyklowym. No i to nie była łatwa droga życiowa, ale nie była niemożliwa, na szczęście. Natomiast pamiętam dobrze, że też powiedziałam sobie, tak, dziewczynki nie zostają kierowcami wyścigowymi, dziewczynki nie robią takich rzeczy, no to zobaczycie, to się przekonacie. No tak, ale powiedziałaś, że... A to zdjęcie ale żeby było jasne, słuchajcie, to było przerąbane. Ja dostawałam takie cięgi, ja byłam tak szykanowana przez chłopaków. Zostałam dziennikarką motoryzacyjną w bardzo, bardzo młodym wieku i naprawdę nie było mi łatwo. Także widzieliście zdjęcie moje na motocyklu, który wtedy był szczytem moich marzeń. To był motocykl, na którym mogłam usiąść do zdjęcia i przejechać się na potrzeby jakichś testów. Ja myślałam sobie, że nigdy nie będę miała takiego motocykla, że nie będzie mi na to stać, że ja nigdy nie dojdę w ogóle do takiego poziomu. Wystartowałam w rajdzie Dakar, to zdjęcie jeszcze raz poproszę, bo to zdjęcie to jest bardzo ważne zdjęcie w moim życiu. To zdjęcie jest o tym, że dziewczyna z Polski, z drugiego krańca świata może przejechać 10 tysięcy kilometrów przez pustynię, wjechać na metę tego rajdu, stanąć na dachu samochodu rozwijając polską flagę i powiedzieć, niemożliwe nie istnieje. I tak to się zaczęło. I pozdrawiamy Jarka Kacperuka, z którym jechałaś ten Dakar. Ale powiedz, słuchaj, bo... Mówisz o tych porażkach i wymieniłaś całe pasmo pewnych porażek, od niedostania się na wymarzone studia, poprzez niezaczętą do końca karierę w modelingu, poprzez to, że nie miałaś wsparcia w swoich marzeniach zostania zawodowym kierowcą motocyklowym czy też wyścigowym. A jednak mówiłaś, że zmieniłaś podejście i powiedziałaś, że będziesz dążyć. Skąd ci się to wzięło wtedy? Skąd miałaś na to siłę? Bo nie podejrzewam, że już wiedzę życiową. Nie miałam wiedzy życiowej. Sugerowałabym nawet, że miałam za małą w ogóle, chyba trochę, za mało instynktu samozachowawczego, ale im bardziej mi ktoś mówił, że się nie da, im bardziej ktoś mi mówił, że coś jest niemożliwe, tym bardziej chciałam to zrobić. Ale żeby było jasne, mam taką konstrukcję, dostałam mocne fundamenty w domu. To nie jest tak, że każdy ma taki zasób. I chciałabym was wspierać w tym, żebyście odnaleźli w sobie te zasoby, tę siłę, żeby iść pod prąd, żeby nie robić rzeczy, żeby przypodobać się innym, żeby mieć odwagę wybrać swoją drogę, bo to jest prawdziwa odwaga. I znaleźć ludzi dookoła, którzy dadzą wam chociaż jedną osobę, która poda wam rękę i która będzie dla was wsparciem. Bo ja powiedziałam sobie wtedy, okej,
nie zostanę zawodowym kierowcą. Zrobiłam licencję wyścigową, jak miałam 17 lat. Licencję wyścigową, rajdową, licencję FIA. Wystartowałam w jednej, w drugiej międzynarodowej imprezie, ale szczerze, ja nie miałam wielkiego talentu, żeby być kierowcą, kierowczynią. Dzisiaj tak byśmy powiedzieli i tak należy mówić. Natomiast miałam wielkie marzenie i powiedziałam też, że będę na okładkach tych wszystkich magazynów, na których mnie nie chcieli, bo byłam nie dość ładna, atrakcyjna, ich zdaniem niewystarczająca, że ja będę na okładkach tych magazynów, ale nie za to, jak wyglądam, ale za to, kim jestem i co zrobiłam. I teraz poprosiłabym zdjęcie z magazynu Filipinka, 96 rok. Dobre, dobre. Martyna, ale zobacz. Mimo tych wszystkich niepowodzeń, to jednak włączenie rozumu, pewna determinacja, trochę też szczęścia na pewno, właściwi ludzie dookoła i umiejętność wyboru spowodowały, że zaczęło się układać. Nie na polu modelingu, nie na polu kariery w korpo, czy też jako kierowca, ale popatrz, zostałaś panią z telewizji, zaczęłaś jeździć po świecie, robić coś, co cię interesuje. Wydawało się, że jak się to droga pochyłym, ale taka droga wysmarowana masłem, że wszystko idzie łatwo, chociaż wymaga dużej ilości pracy, że tak już będzie. I bardzo często ludzie, którym się pierwsza rzecz udaje, to wydają się, kurczę, jestem taki dobry, mam fart i tak dużo robię, że gorzej być nie może. No więc bardzo często okazuje się, że może. Słuchajcie, to był wspaniały okres w moim życiu. Ja już zrobiłam taki program Big Brother, zyskałam popularność, fakt faktem. Robiłam programy podróżnicze i wydawało mi się, że świat do mnie należy. Uprawiałam wszystkie możliwe sporty ekstremalne, nurkowanie w ogóle, wspinaczka, skoki ze spadochronem. No, po prostu płynęłam na wysokiej fali. Uściski dłoni prezesów, wizyty w zakładach pracy, goździki. Ale ja zrozumiałam w trakcie tych podróży, że najważniejsi są ludzie. I nie mogę mówić o sobie w podróży, o miejscach, bo miejsca to jest tylko scenografia do rozgrywania się niesamowitych historii ludzkich. No i tak też było. Zaczęłam jeździć, dokumentować historię i życie innych ludzi, po to też, żeby otwierać głowę nas wszystkich na to, że można żyć inaczej, nie gorzej, nie lepiej, inaczej. Że jest wiele modeli życia, że jest nas 8 miliardów ludzi na świecie i nikt z nas nie ma prawa mówić innym, jak mamy żyć. Bo my, świat zachodu, słuchajcie, świat zachodu to jest 16% z 8 miliardów ludzi na świecie. Nie jesteśmy pępkiem świata, naprawdę. Ale ja wtedy, mimo że miałam bardzo, bardzo dobry czas, myślałam, że on będzie trwał wiecznie. Wydarzyło się coś, co kompletnie zmieniło moje życie i to był wielki przełom. Nie jedyny w moim życiu, ale ten był wielki. Kiedy byłam na zdjęciach do programu Misja Martyna, to jest taki moment, kiedy często mi się łamie głos, bo to jest bardzo trudny moment w moim życiu. Kiedy byłam na zdjęciach do programu Misja Martyna, podróżowałam ze wspaniałym facetem, Rafał Łukaszewicz, mój operator, mój przyjaciel. I to zdjęcie, które widzieliście przed chwilą, to było ono ostatnie nasze wspólne zdjęcie. To było ostatnie nasze wspólne zdjęcie i kolejny moment, który pamiętam, byliśmy wtedy na Islandii, jechaliśmy ze zdjęć, kierowca samochodu dachował kilkakrotnie. Rafał zginął na miejscu, ale ja tego jeszcze nie wiedziałam. Umierał na moich rękach, a ja starałam się za wszelką cenę powtarzać sobie, że wszystko się jeszcze skończy dobrze. Złamałam kręgosłup, miałam wiele obrażeń. Usiadłam na wózku inwalidzkim i lekarze powiedzieli mi, że już nigdy, nigdy nie wrócę do pełnej sprawności. Że już nigdy nie będę jeździć motocyklem, że nie będę się wspinać, że nie będę w stanie wziąć ciężkiego plecaka, że nie będę w stanie robić tego wszystkiego, o czym marzyłam. Ale nie to było najgorsze. Najgorsze było to, że zginął mój przyjaciel, który miał trójkę dzieci, który miał wspaniałą rodzinę. A ja uważałam, że to niesprawiedliwe. Jeśli ktoś miał zginąć wtedy w tym samochodzie, a siedzieliśmy 5 centymetrów od siebie, ja spałam z głową na jego kolanach. I jeśli ktoś powinien zginąć, to ja. Tak uważałam wtedy. I postanowiłam wtedy, że przeżyję dwa życia. Że przeżyję życie swoje i jego. Że zrobię dwa razy więcej, niż dałabym radę zrobić. Że poświęcę
dużą część mojego życia na to, żeby żyć nie dla siebie i nie tylko dla siebie, ale żeby żyć dla innych. Żeby podzielić się tym, co mam i żeby nadać sens temu, że przeżyłam, że to ja zostałam, a nie on, wspaniały człowiek, który osierocił trójkę dzieci. I żyłam z wielkim wyrzutem sumienia. I to był taki moment, że ja się nie chciałam budzić następnego dnia rano. Ja naprawdę nie chciałam żyć. Ja naprawdę nie widziałam sensu w tym wszystkim, co się stało. I bardzo długo dochodziłam do siebie. Jeśli mam być szczera, to taki pierwszy moment, że ośmieliłam się w ogóle zadać jego dzieciom pytanie, czy mają jakiś rodzaj żalu do losu, że ich tata zginął, a ja przeżyłam po 11 latach od śmierci Rafała. I nie wiem, czy do dzisiaj znajduję jakieś głębsze wytłumaczenie, bo wypadki się po prostu zdarzają, ale wiem, że nawet z najgorszego momentu w życiu można się podnieść. Ja byłam na kolanach, słuchajcie. Ja marzyłam o tym, żeby wypłynąć w stronę powierzchni, bo miałam wrażenie, że zalewają mnie kolejne fale i kolejne fale. I tak wszyscy mówili, że Martyna Wojciechowska się skończyła. Że porumakowałam sobie trochę, ale że to jest mój koniec. Ja też w to wierzyłam. Ja też w to wierzyłam. I na szczęście znalazłam coś, co było dla mnie symbolem odrodzenia. Postanowiłam, że nie w tym sezonie, panie doktorze, bo zwróciłam się do mojego lekarza, który odebrał mi wszelką nadzieję i powiedział, no pani Martyno, no musi się pani nauczyć żyć inaczej. No wie pani, wózek inwalidzki, no dobra, za chwilę dwie kule, potem jedna kula, ale nigdy już nie będzie pani żyła tak, jak pani chciała. I ja wtedy powiedziałam, nie panie doktorze, ja nie w tym sezonie, bo nie zdążę, ale w przyszłym sezonie zdobędę Mount Everest. I tak zrobiłam. I powiedzcie, że niemożliwe istnieje. No, nie istnieje. Ale ponieważ dotknęłaś, Martyna, teraz bardzo ważnego problemu, z którym zmaga się mnóstwo osób. Szczególnie dużo młodych, chociaż wiek nie jest tutaj żadnym wyróżnikiem, że to dotyczy tylko młodych. Każdy ma jakieś problemy, a problemy niektórych są poważniejsze, niż nam się wydaje. Taki był problem z tobą. Oprócz przekory, o której tutaj powiedziałaś i chęci udowodnienia komuś czegoś, co jeszcze cię postawiło na nogi? Czy upływ czasu, czy przyjaciele, czy rodzina, którzy byli dookoła ciebie? Bo przyjaciele i rodzina. To jest coś, co naprawdę dało mi wielką siłę, jakaś taka niezachwiana wiara we mnie. Ja zwizualizowałam sobie ten Mount Everest. Ja postanowiłam przesunąć horyzont na tyle daleko, a właściwie na tyle wysoko, żeby wszystko, co muszę zrobić, żeby wejść na tę górę, było tylko częścią przygotowań do wielkiej wyprawy. Zmieniłam perspektywę, tak? Przestałam myśleć o tym, że ja po prostu chcę zsiąść z wózka inwalidzkiego, że ja chcę stanąć na nogi, że ja chcę zrobić coś, co jest niemożliwe. Ja po prostu robiłam swoje wtedy. Ćwiczyłam, trenowałam, łzy mi płynęły, bo miałam bardzo poważne obrażenia, ale zrobiłam to i półtora roku później stanęłam na szczycie Mount Everestu i pomyślałam sobie, wiesz Martyna, niemożliwe naprawdę nie istnieje. I to był ten moment, który dał mi takie kolejne głębokie przekonanie, że po prostu warto robić swoje. Jeśli czegoś bardzo chcecie, wiecie, to nawet medycyna nie jest w stanie nam przeszkodzić. Tak czuję. I tutaj mógłby się pojawić taki dopisek, nie róbcie tego sami w domu. Chociaż w zasadzie niemożliwe nie istnieje, więc czemu nie? Byle z głową, prawda? Bo to się zawsze przydaje, żeby robić coś z głową. Tak, ja wtedy zdecydowałam, ja bardzo dużo się nauczyłam, miałam świetnych doradców, współpracowałam z Arturem Heizerem, Krzysiek Wiewicki mnie wspierał, Piotrek Pustelnik, świetni himalaiści, którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. I mi się wydawało, że ja teraz, wiecie, będę zawodową w ogóle himalaistką. Postanowiłam zrealizować projekt Korona Ziemi, zdobyć najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach. No i świetnie mi szło. Aż do momentu, kiedy dzień przed wyjazdem na Elbrus, jechałam tam z Darkiem Załuskim i z Arturem Heizerem, świetnymi zresztą himalaistami, pojechaliśmy na Elbrus, to był kolejny szczyt w Koronie Ziemi. I ja dzień przed wyjazdem zrobiłam test ciążowy i ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, okej, wiem skąd się biorą dzieci, okej? Tyle, że ja ponieważ miałam bardzo poważną operację jako młoda dziewczyna, właściwie dwie poważne operacje, lekarze powiedzieli mi, że nigdy nie będę mogła mieć dzieci. Żyłam w przeświadczeniu, że jestem bezpłodna. Żyłam w przeświadczeniu, że nie dane mi będzie doświadczyć macierzyństwa i nauczyłam się z tym żyć. Więc kiedy zobaczyłam wynik testu,
Mój tata pojechał jeszcze po 7 testów, bo byłam wtedy u rodziców, pamiętam akurat na obiedzie w domu i mówiłam, nie, to jest niemożliwe. No i tak oto, słuchajcie, na kolejnym zdjęciu, które zobaczycie, mogłabym zadać takie pytanie, ale już się chyba domyślicie. Ile osób widzicie na tej fotografii? Dwie. Kariera górska pięknie się rozwijała, no ale została przerwana, chociaż trudno w tym przypadku mówić o pewnym niepowodzeniu. Akurat tutaj niepowodzenia odkładamy na drugą stronę. Natomiast ewidentnie było to coś, co zdefiniowało twoje życie na przyszłość. To jest, wiecie, wszystko jest kwestią wyboru. Można zdecydować, co się robi i na jakich zasadach. Ja wiedziałam, że nie będę kontynuować mojej drogi górskiej w takim wymiarze, jak sądziłam. Wyprawy w Himalaje to są tygodnie, czasem miesiące, które musisz spędzić, żeby zdobyć górę. No więc postanowiłam, że skupię się na innych wielu obowiązkach zawodowych, ale że z tej drogi gór zrezygnuję. Natomiast opowiem wam tylko krótką anegdotę. Jak byłam na tym Elbrusie, zdarzyła mi się niezwykła historia. To było wyładowanie chmury elektrostatycznej. I słuchajcie, ja biegałam jako pętana w ogóle, co się dzieje. I to był taki piorun, który jakby rozproszony przechodził przeze mnie. I ja dlatego wiem, dlaczego moje dziecko jest takie wysokoenergetyczne. Otóż Maryśka, tak. No a Maryśka ma ogromną energię i zapał do eksploracji świata. Ciekawe po kim. Więc próbuję nadążyć za moją córką od 15 lat i ostatnio nawet powiedziałabym, nasze drogi się trochę odwróciły, ponieważ to ja czekam na lotnisku na moją córkę, która wraca z podróży, ale tylko na chwilę, po to, żeby za chwilę znów wyjechać. I muszę powiedzieć, że macierzyństwo jest wielką i wspaniałą przygodą, bardzo wymagającą i bardzo trudno pogodzić jest to z wieloma innymi rzeczami w życiu, ale nie jest to niemożliwe. No powiedz, mówimy, przeplatając naszą opowieść pewnymi porażkami, mówimy jednak o paśmie sukcesów, które to sukcesy doprowadziły cię tutaj. W związku z tym, po tym, kiedy byłaś w ciąży, kiedy urodziła się twoja córka, no trzeba było życie jakoś przewartościować i zacząć inaczej żyć. I w momencie, kiedy już wtedy byłaś osobą popularną, kiedy robiłaś swój program, kiedy pracowałaś w National Geographic, no ludzie wiedzieli, kto to jest Martyna Wojciechowska. Sławę, którą się posiadło, sławę, popularność. O. Tak, nie lubię słowa sława, tak, popularność. Bardzo. Rozpoznawalność. Rozpoznawalność, popularność można wykorzystać na wiele sposobów. Albo to widzimy, wystarczy się obejrzeć, można to koncertowo przepieprzyć i za rok już nikt nie będzie wiedział, kto to był ten ktoś czy ta ktoś. No a można tę popularność wykorzystać, żeby zrobić coś dobrego na świecie. I nie wszyscy zapewne z was o tym wiedzą, ale dużo dobrego wydarzyło się od tamtego momentu, bo postanowiłeś na miarę swoich możliwości, które z miesiąca na miesiąc bądź z roku na rok okazywały się, że są coraz większe, pomagać innym i otwierać innym oczy na rzeczy, których do tej pory albo nie mieli okazji obejrzeć, albo nie mieli szansy obejrzeć, albo jak widzieli, to po prostu nie zwracali uwagi na okoliczności. No i tak dokładnie 15 lat temu, wtedy, kiedy urodziła się moja córka, zrodził się pomysł też, żeby realizować program Kobieta na krańcu świata. Program, który ma misję, choć jest w telewizji, która teoretycznie nie ma misji, bo jest inna, która ją powinna realizować, ale jak wiemy, tego nie robi. A ja wymyśliłam, że zespołem zresztą świetnych ludzi, że będziemy jeździć po świecie, pokazywać inne kobiety, pokazywać inne kultury, pokazywać jak można żyć i pokazywać, że ta nasza perspektywa nie jest jedyna i nie jest jedyną słuszną. Program Kobieta na krańcu świata to jest już 15 lat pracy w terenie. To jest 120 bodaj, o ile dobrze liczę, zrealizowanych odcinków i tematów na praktycznie wszystkich kontynentach. To jest wielki przywilej rozmawiania z ludźmi o tym, co ich boli, co dla nich jest ważne. Mogę już zapowiedzieć, że 3 września startujemy z nowym sezonem po przerwie. Dziękuję
za wyrozumiałość. Dziękuję, że zaczekaliście. Potrzebowałam tej przerwy, ale wróciłam z niezwykłą siłą, energią. Zajęliśmy się w tym roku tematem transpłciowości. Zajęliśmy się tematami, które są bieżące, które są aktualne, o których trzeba mówić, głośno. Trzeba je oswajać. Marta, przepraszam, powiedz dwa słowa o niektórych ze zdjęć, które się pojawiają, bo one... Tak, przed chwilą było zdjęcie z Brazylii właśnie w kontekście transpłciowości i tego, że Brazylia jest krajem numer jeden, jeśli chodzi o morderstwa kobiet transpłciowych i również jest numerem jeden pod względem oglądania treści pornograficznych z udziałem kobiet transpłciowych. Totalna hipokryzja. Pojechaliśmy relacjonować temat też bardzo trudny, bardzo aktualny. Wojna w Ukrainie, ale z innej perspektywy, z perspektywy kobiet. Kobiet bohaterek dnia codziennego. Kobiet, które doświadczyły gwałtów wojennych, które często są anonimowe, których imiona i nazwiska nie występują w żadnych statystykach. Bohaterek wojennych, bo one nie są ofiarami. One przeżyły, przetrwały i dają świadectwo i stały się bohaterkami tego odcinka programu Kobieta na krańcu świata. Bardzo jestem ciekaw, co wyjdzie, co będzie w tym odcinku, bo rozmawialiśmy przez telefon zaraz, jak wróciłaś z Ukrainy i mówiłaś, że nie wszystko daje się pokazać. Nie, dlatego montujemy film dokumentalny, znacznie szerszy, który będzie pokazywał okrucieństwo tej wojny. Ale będzie też program w trochę, powiedzmy, łagodniejszej wersji, także zachęcam. Niedziela 11.30 już od 3 września. Ja się też przekonałam, podróżując, słuchajcie, że jest wiele dowodów na to, że no właśnie, ten nasz punkt widzenia nie jest jedynym słusznym. I chciałam wam pokazać takie miejsce, południe Chin, Mosuo. Nie ma czegoś takiego jak małżeństwo. Mężczyzna przychodzi wieczorem do kobiety w odwiedziny, wychodzi przed świtem, żeby nikt go nie zobaczył. W języku Mosuo nie występuje słowo mąż i ojciec, bo nie ma takiej funkcji społecznej. Kobiety żyją w klanach i wychowują swoje dzieci, zresztą ze wsparciem swoich rodzonych braci, którzy są jakby męskimi wzorcami. Ale słuchajcie, można? Można. Ale ten facet się nigdy nie wyśpi. No tak, tak. Ty masz rację, nie pomyślałam o tym. Tak. Ja myślałam tylko o tych, wiesz, korzyściach płynących z tego, że kobieta ma wybór. Ciągle nie wyspana. I o dziwo te związki są bardzo trwałe, bo to nie jest tak, że jak mamy wybór, bo ktoś nam tak kazał, że tak ma być, to te związki jednak okazywały się bardzo trwałe. Ale byłam też, słuchajcie, w Nepalu, w północno-zachodnim Nepalu, gdzie jedna kobieta może mieć w jednym czasie 3, 5, a nawet 7 mężów i oni są rodzonymi braćmi. I wszystkie dzieci mówią do wszystkich mężów mamy, mówią tato, choć tak naprawdę nikt nie wie do końca, które dziecko biologicznie jest, którego ojca. I słuchajcie, ona mówi, ty, ale jak wy tam żyjecie w tej Europie? Ja mówię, no normalnie, ale jak to? Jeden mąż? Ja mówię, wiesz, no ja to w ogóle nie mam męża. Ona mówi, nie, to skąd masz dziecko? Ja mówię, no wiesz, tak u nas czasem bywa, no że, prawda, nie mogła tego zrozumieć, ale jeszcze bardziej nie mogła zrozumieć, że można mieć właśnie jednego partnera, jeśli, bo mówi tak, patrz, jeden pójdzie tu ze zwierzętami, drugi ogarnie dzieci, trzeci pójdzie do miasta, to 2 dni drogi w jedną stronę. Mówi, ty jedź tam. I mówi, słuchaj, ty jedź tam i ty im powiedz, że można inaczej, że trzeba inaczej. Więc mówię wam, co z tym zrobicie, to słuchajcie, no wasza decyzja. Pamiętajcie, że nie ma jednej właściwej drogi. Każdy nie ma. Może robić to... Niezależnie od tego, co lansują władze, prawda, mama, dziecko, jedyne, prawda, mama, tata, dziecko, jedyna rodzina. Nie, to nie jest prawda. Słuchajcie, więc ogółem, Tomek, wspomniałeś, no tak, zyskałam tę popularność, zyskałam rozpoznawalność, postanowiłam przekuć to w coś wartościowego. I tak w trakcie tych moich podróży spotkałam niezwykłą dziewczynkę jeszcze wtedy, dzisiaj już kobietę, która ma na imię Kabula. Stała się moją adoptowaną córką. Doświadczyła strasznych rzeczy. Odrąbano jej rękę, bo ludzie tam wierzą, że z części ciał osób z albinizmem można produkować magiczne eliksiry i amulety. Ona przeżyła, przetrwała i mogę wam pochwalić się jako dumna mama, że Kabula właśnie zakończyła egzaminy na 1. roku prawa w Tanzanii na Uniwersytecie w Arusze.
Tak. I jest dla mnie wielką inspiracją i stała się inspiracją do stworzenia Fundacji Unaweza. Fundacji, która daje skrzydła i taka jest nasza misja. A teraz mamy jeszcze równoległą w tej fundacji misję. Ważną, jeśli nie najważniejszą. No właśnie, Martyna, bo skupiłaś się ostatnio na problemach młodzieży. Trochę zainspirowana tym, co działo się dookoła twojej córki. Siłą rzeczy byłaś, zauważyłaś to, co się dzieje w środowisku. Opowiedz dwa słowa o tym, no bo zobacz, kto siedzi naprzeciwko nas. Kupa młodych ludzi. Młodzi, wspaniali ludzie. Słuchajcie. Osoba z otoczenia mojej córki powiedziała jej, że chce popełnić samobójstwo. Moja córka doświadczyła kryzysu psychicznego. Nie wstydzę się o tym mówić. Ja zrozumiałam, jak ten system nie działa. Doświadczyłam tego. Byłam tą zdesperowaną mamą, która próbowała umówić wizytę u psychologa, która próbowała umówić wizytę u psychiatry dziecięcego. Ich jest 500 na cały kraj. To jest niemożliwe, żeby dostać wizytę w rozsądnym terminie. A jeśli nawet, to kogo na to stać? Bo trzeba iść prywatnie. Bo na NFZ czeka się bardzo długo. I dlatego powstał projekt Młode Głowy, Otwarcie o zdrowiu psychicznym. Projekt, który powstał dla młodych ludzi, dla was. Czyli widzisz, sądząc po redakcji ludzi, to było to. Słuchajcie, z Martyną można rozmawiać godzinami na różne tematy. O rzeczach dobrych i jeszcze lepszych niemożliwe nie istnieje. Tu już jest napisany czas na pytania. Dobra, to ja tylko słuchajcie krótko, powiem wam tak. Przebadaliśmy 184 tysiące młodych ludzi. My chcemy dać wam głos. Muszę wstać, bo to są takie emocje. Chcieliśmy was usłyszeć. Chcieliśmy dowiedzieć się, co jest w tych młodych głowach. Dowiedzieliśmy się i wyniki są wstrząsające. Wiemy, jak jest źle. Czy możemy to szybko zmienić? Nie. Ale wiem, że możemy zmienić to razem, że możemy razem działać na rzecz poprawy zdrowia psychicznego młodych ludzi. Nie sprawimy, że będzie więcej lekarzy, że będzie więcej oddziałów szpitalnych. Tak, możemy stworzyć i tworzymy program profilaktyczny, który już od najbliższego roku szkolnego będzie dostępny również w szkołach. To jest ogólnopolski, ogólnodostępny, darmowy program profilaktyczny dla szkół, dla młodych ludzi, dla rodziców i dla nauczycieli. Bo jeśli nie zaczniemy mówić o zdrowiu psychicznym otwarcie i przestaniemy się wstydzić tego, że ktoś z nas doświadczył kryzysu psychicznego, to my tego nigdy nie zmienimy. Kto z was doświadczył kiedyś kryzysu psychicznego? Kto z was ma w otoczeniu kogoś, dziecko, dorosłą osobę, która doświadczyła kryzysu psychicznego? Rozejrzyjcie się dookoła, popatrzcie dookoła siebie. Nie jesteście sami. Nie jesteście sami i wiem, że tylko razem możemy coś z tym zrobić. Ten program już jest dostępny, już szkoły mogą się zapisywać na stronie młodegłowy.pl. Zapraszam, tam będzie też cała baza wiedzy, jak sięgać po pomoc, gdzie sięgać po pomoc, jak być dla siebie nawzajem życzliwym, jak się wspierać wzajemnie, jak reagować, jak na pewno nie reagować. Więc bardzo, bardzo, bardzo zachęcam was do tego. Przyłączcie się do nas. Działamy w koalicji z wieloma fundacjami, organizacjami, z ludźmi mądrymi i bardzo, bardzo z całego serca na was liczę. Proszę. To bardzo ważne słowa, dlatego nie chciałem Martynie przeszkadzać, ale muszę cię zaprosić z powrotem na fotel, bo już nas nie zaproszą nigdy, bo nie jesteśmy w stanie dotrzymać jakichkolwiek terminów. Słuchajcie, to jest czas na pytania od was do Martyny. Nie wiem, gdzie są mikrofony, ale zaraz pewnie się... O, tam są mikrofony, więc jeżeli chcecie zadać pytania Martynie, a widzę, że kolejka... Gratulujemy pani jako pierwsza, zatem słuchamy. Bardzo długo tu też czekałam. Dzień dobry, nazywam się Natalia i jestem ze Strajku Kobiet. Chciałam powiedzieć, że jest pani dla mnie wielkim autorytetem i również dla innych kobiet. Dlatego również skończyłam dziennikarstwo, bo zawsze chciałam być dziennikarką podróżniczą.
ale wiem, co się tutaj w naszym kraju dzieje, że kobiety umierają niestety w szpitalach, że odbierają nam wolność kawałek po kawałku. I myśmy już o tym mówiły w 2016 roku, że nie chcemy, żeby Polska była kolejnym Salwadorem. I są takie dane statystyczne, że kobiety nie chcą iść na wybory. I co my wspólnie możemy zrobić jako strajk kobiet, jaki pani ma pomóc na to, aby sprawić, namówić kobiety, aby poszły głosować i również inne osoby, aby Polska była jak Poland-Rock, pełna miłości, szacunku, siostrzeństwa i braterstwa. Trudne pytanie, trudne zadanie przed tobą, Martyna. Słuchajcie, pojechałam do Salwadoru, żeby zrealizować temat o tym, co się dzieje, kiedy zaostrza się przepisy dotyczące aborcji. Pojechałam zdokumentować historię kobiet, które za poronienie trafiają do więzienia na 30 lat. A kiedy tam byłam, były już wnioski o to, żeby podnieść ten wiek, ten okres odsiadki w więzieniu do 50 lat, żeby sądzić kobiety za poronienie, jak za morderstwo. To państwo, mówię o Salwadorze, jest państwem, wtedy mówiłam o nim, jako państwie, które jest piekłem kobiet. Nie sądziłam, że wrócę do Polski i naprawdę w niedługim czasie będziemy same tego doświadczać tu w kraju. Ja wiem, że to nie jest temat tylko dla kobiet. To jest temat też dla mądrych mężczyzn, którzy wierzą, że prawa kobiet, prawa człowieka... że te prawa muszą być respektowane. Wolność nie jest nam dana raz na zawsze. To jest coś, o co musimy się troszczyć każdego dnia, być uważnym, nie dawać się podpuścić tanim populistycznym hasłom, żeby mieć niższe podatki teraz na chwilę, żeby... Nie wyobrażam sobie, żebyśmy dali się kupić. Nie wyobrażam sobie ani jednej osoby, która ceni i szanuje wolność, niezależność, demokrację, prawa kobiet, prawa człowieka, żeby ktokolwiek głosował w tych wyborach na ugrupowania, które każdego dnia łamią te prawa i które są przeciwko demokracji. Dlatego... Ja słuchajcie, widziałam jakie są statystyki, jakie są przewidywania. Nie mogę sobie wyobrazić żadnej kobiety, która może zagłosować na Konfederację, która głosi, że... Na Konfederację, gdzie mówi się wprost, że kobiety są mniej inteligentne od mężczyzn i że czasem im trzeba po prostu przyłożyć, żeby były posłuszne. Słuchajcie, nie wyobrażam sobie, żebyście nie poszli na te wybory. Nie wyobrażam sobie, żebym ja nie decydowała o tym, jak wygląda przyszłość mojego kraju. To nie jest tak, że możemy się nie interesować polityką. Polityka, a moim zdaniem właśnie tym się to objawia, że chodzimy na wybory i decydujemy, w jakim chcemy żyć kraju, to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejsza, kluczowa rzecz, żebyśmy się zjednoczyli i żebyśmy mieli taką atmosferę pokoju, miłości, wzajemnego szacunku, taką jak panuje tu dzisiaj na Poland Rock. Więc trzymam za was kciuki i trzymam za nas kciuki. I trzymajmy kciuki w ogóle za siebie, bo dotyczyć to będzie nie tylko nas, ale i was. A jak coś i naszych źle pójdzie, dzieci, to naszych dzieci. I naszych również. Dzieci i także ochrony zdrowia psychicznego, bo zauważcie, że te postulaty w ugrupowaniach, o których mówimy, czy PiS, czy Konfederacja, one są zupełnie pomijane. Że dzieci to mają być jak ryby i głosu mieć nie powinny. Ja się z tym nie zgadzam. Dzieci, młodzi ludzie mają prawo mieć swój głos i mówić pełnym głosem. Dlatego, słuchajcie, zróbmy to. Zróbmy to i stwórzmy kraj, w jakim naprawdę chcemy żyć my i kolejne pokolenia. Słuchajcie, jest nas tutaj prawie 200 tysięcy albo więcej. Nie wiem, jaki to jest procent tych, którzy mogą głosować, ale 200 tysięcy to jest jak miasto wojewódzkie. Więc jeżeli całe miasto... popatrzy, a przecież ja wam ani Martyna nie powie, jak głosować, ale przyjrzyjcie na oczy i popatrzcie, co się kryje za tymi frazesami, co oni naprawdę niektórzy sądzą
i mówią. Wracamy do pytań. Cześć, Anita Lipko. No ja troszeczkę zmienię temat, aczkolwiek właśnie sobie uświadomiłam, że właściwie to jest chyba ciąg dalszy twojego pytania, dlatego że, słuchajcie, ja mam 54 lata i od niedawna tak naprawdę, właściwie dzięki tobie trochę, Martyna, dziękuję ci bardzo, zmieniłam moje życie i zmieniam je nadal. I robię wszystko, co potrafię, żeby zmotywować... Sobie. I dzięki sobie oczywiście. I żeby zmotywować kobiety w przeróżnym wieku. Nie ma znaczenia, ile mamy lat. Też pójdę na wybory. I też mi zależy, żeby moje dzieci, moje przyszłe wnuki też mogły dobrze żyć. I bardzo ci dziękuję za to, że pokazałaś nam tutaj swoje świadectwo, że kiedy się przewrócisz, też możesz stać. Ja na co dzień, może nie na co dzień, ale właściwie na co dzień też jestem wolontariuszem pokojowego patrolu. Nie mogę brać póki co udziału tutaj czynnie z uwagi na moje dolegliwości nóg, gdzie tutaj musimy bardzo dużo chodzić, ale jestem, przyjechałam i wspieram całym sercem. I pamiętajcie wszyscy, jeżeli się zabierzemy za nasze życie, każdy z nas ma szansę przeżyć je jak najlepiej. I to zależy tylko od nas. I dziękuję wam bardzo, że miałam tutaj chwilę tego i dziękuję za wszystko. Dziękuję. Kocham cię. I love you. Nie ma szans, żebyśmy się wyrobili z pytaniami. Zobacz, co tam się dzieje. Słuchamy. Kolejne pytanie. Dzień dobry, Martyna. Nazywam się Anna Chorążewska i najważniejsze słowo to jest to, że jestem mediatorem. W tych czasach, co każdy czwarty związek się rozpada, ty również przeżyłaś swoje porażki osobiste. Jak sobie z nim poradziłaś i czy dalej wierzysz w miłość damsko-męską? Bo u mnie na mediacjach czasami ludzie mówią, pani mediator, nie ma sensu żyć. A ja mówię, miłość się skończyła, ale dalej kwitną kwiaty. Słuchaj. Poproszę o jedno zdjęcie. To jest zdjęcie, które dowodzi temu, że zostałam Barbie, zanim to było modne. Słuchajcie, ja dostałam swoją lalkę Barbie i pamiętam, że mówiłam o tym, że Barbie może żyć niezależnie, może mieć tatuaże i może nie mieć Kena i że jest spoko. Byłam żoną przez 3 miesiące, więc mogę powiedzieć, że no prawie się to nie liczy, tak? Więc nawet małżeństwo mi nie wyszło. Ale jestem w dobrym miejscu i nie tracę wiary w miłość. Między kobietą a mężczyzną, mężczyzną a mężczyzną, między osobami, które określają się jako interpłciowe. Ja wierzę po prostu w miłość i nigdy w to nie zwątpię. Słuchajcie, i krótko. Jako mediator bardzo podziwiam te, że zaczęłaś mówić o swoich porażkach, ponieważ w naszych domach bardzo mało mówimy o swoich porażkach. Pokazujemy się dzieciom jako idealni, a swoje porażki zamiatamy pod dywan. A dywany w naszych domach mamy olbrzymie. Do wszystkich rodziców mówcie o swoich porażkach. Mówcie o swoich porażkach, słuchajcie. I przyznawajcie się do błędów. Ja popełniłam w swoim życiu wiele błędów, również w stosunku do mojej córki i powiedziałam, wiesz co, Mańka, przepraszam. Przepraszam, dzisiaj widzę to inaczej. Chciałam dobrze, chciałam najlepiej na świecie, ale błądziłam. Przepraszam cię, zróbmy to inaczej. Więc zachęcam do tego, to nam w ogóle nie odbiera siły jako rodzicom, żeby przyznać się do słabości, żeby przyznać się do porażki i po prostu przeprosić. A teraz do kobiety z krańca świata, facet z pępka świata, dzisiaj z Poland Roku. To ja? No. Tak, pępek Siema świata. Martyna! Cześć! Nawiążmy kontakt, bo machamy sobie, tak? Widzimy się, świetnie. W ogóle wiesz, co czuję? Jakbym, kurwa, skakał ze spadochronem, nie? Ready, set, go! Lecimy! Serio, takie emocje. Dobra, bo już sobie robiłem notatki na patce od fajek, taki przygotowany wszedłem. Daj szansę inny. Uwaga, pierwsza notatka jest, w ogóle, ale jazda, że jeździłaś na wózku, nie?
Jazda. Rozwaliło mnie to kompletnie. Słuchaj, ja bym chciał powiedzieć, zadać pytanie, czy możemy się spotkać odnośnie twojej akcji Młode Głowy. A, bo zacząłeś i już się obawiałam, że to jest propozycja randki. Nie. Czy się możemy spotkać? No, bo tak bym zakończył. Nie, na poważnie. Myślę, że nie wykluczał. To jest niemożliwe. Projekt Młode Głowy jest projektem, który jest cały czas tworzony przez was, przez ludzi. Cały czas można do nas dołączyć, zgłaszać swoje uwagi, pomysły, przemyślenia. My jesteśmy dla was. Więc absolutnie tak, zachęcam do kontaktu. Też na naszej stronie internetowej jest adres mailowy i tam można odbierać, znaczy tam naprawdę odbieramy wszystkie maile i reagujemy, więc jeśli nie spotkamy się pod sceną, a może się spotkamy, to bardzo serdecznie do tego zachęcam. Także absolutnie tak. Mogę wejść na backstage? Proszę. Trochę trwa pewna walka o mikrofon. Kolejne pytanie. Pan w zielonej koszulce. Ja będę troszeczkę bardziej flegmatyczny niż kolega. Martyna, bardzo ci dziękuję za badania twojej fundacji o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Ja tutaj na Polendrok przyszedłem piechotą z Warszawy do Czaplinka. Przeszedłem 400 kilometrów, bo zbieram na muzykoterapię. 400 kilometrów? 400 kilometrów z Warszawy do Czaplinka na piechotę, bo zbieram pieniądze na muzykę terapię dla dzieciaków z oddziału psychiatrycznego Szpitala Zdroje w Szczecinie. Takich ludzi nam trzeba! Ta akcja nazywa się Damy Dzieciakom Muzę. Gdybyście chcieli, ona potrwa do niedzieli. Do niedzieli jeszcze możecie dawać złotóweczkę, dyszkę. I chciałem poprosić Martynę, żeby wsparła troszeczkę tą akcję, gdybyś dała hashtag u siebie w mediach społecznościowych Damy Dzieciakom Muzę. W tej chwili mamy już 13 tysięcy, to oznacza, że dzieciaki przez rok będą miały tę muzykoterapię, ale chcielibyśmy bardzo, żeby znalazł się stały sponsor tej muzykoterapii. Może mBank, skoro wam zależy, albo Martyna, też z tobą możemy nawiązać jakąś współpracę głębszą. Dzięki wielkie, słuchajcie, wspieramy tę akcję i wspieramy wszystkie akcje, które są dla dzieciaków, które są dla wszystkich, którymi się możemy dzielić. Każdy z nas oddolnie może coś zrobić dla drugiego człowieka. Nie trzeba nawet, słuchajcie, zakładać wielkich fundacji i robić wielkiego zamieszania. Rozejrzyjcie się, spójrzcie na osobę stojącą obok. Zapytajcie, czy wszystko u ciebie okej? Jak mogę cię wesprzeć? To też jest pomoc. I to też jest wsparcie. Inicjatywa każdego z was jest ważna. Bardzo dziękuję za ten pomysł. Słuchajcie, mamy jeszcze 20 minut, więc uda się parę pytań zadać, chociaż z niewiadomych powodów nagle wszyscy wstali. A, okej, dobra. Ale to rozumiemy. Natomiast kompletnie straciliśmy perspektywę, co dzieje się w okolicach mikrofonu. Pan podnosi rękę. Chyba to znaczy, że będzie pytanie, tak? Może nie tyle pytanie, ale bardziej wyznanie. Chciałabym zacząć od tego, że Martyna, mam nadzieję, że mogę tak do ciebie mówić. Jasne, zawsze po imieniu, pamiętajcie. Jesteś ogromną inspiracją jako dziennikarka, ponieważ ja też gdzieś tam kroczę tą drogą, jestem świeżo po ukończeniu właśnie studiów dziennikarskich, ale też jesteś wielką inspiracją, po prostu jesteś cudowną kobietą, taką ciepłą, otwartą, ciekawą drugiego człowieka, a jednocześnie bardzo skromną. I chciałabym ci bardzo podziękować za to dzisiejsze spotkanie. Bardzo ono dużo wniosło do mojego życia. Nie spodziewałam się, że to będzie przeżycie do tego stopnia. Dałaś mi wiele wiary w siebie. Ja od zawsze zmagałam się z tym, że byłam bardzo niepewna siebie, tego, co chcę robić w życiu. I chciałabym spróbować jednej rzeczy, zapytać cię o jedną rzecz. Mam nadzieję, że się zgodzisz. Czy mogę wejść do ciebie na scenę, przytulić cię i zrobić sobie z tobą zdjęcie? Co ochrona na to? To pytanie nie do nas, tylko trochę do organizatorów, ale myślę, że po zakończonej sesji pytań Martyna Ale ja uwielbiam się przytulać, żeby było jasne. Będzie się przytulać. Uwielbiam się przytulać, uwielbiam się całować, uwielbiam sobie robić zdjęcia, więc w miarę możliwości, słuchajcie, jestem do waszej dyspozycji. Będzie szansa. Ale pani wie, że jest kolejka, prawda?
Słuchamy kolejnego pytania. Halo, słuchasz mnie? Cześć. Cześć Martyna, dzień dobry, witam cię serdecznie. Słuchaj, cześć. Ja mam takie pytanie, to nie jest moje pytanie, to jest pytanie mojej narzeczonej Unisławy, która gdzieś tam stoi, troszeczkę bała, wstydziła się podejść. Słuchaj, byłaś na dachu świata, byłaś też również w głębinach, znurkowałaś na 110 metrów. Który świat jest lepszy? Gdzie ci się bardziej podobało? Gdzie euforia była większa? U góry czy na dole? Słuchaj, ja nigdy nie mogłam się określić. Kocham się wspinać, kocham nurkować głęboko, jeździć motocyklami, zwiedzać świat, skakać ze spadochronem. Żadnej rzeczy nie robię na poziomie mistrzowskim, bo to jest niemożliwe, ale mam z tego wielką, wielką radochę. I sprawia mi to po prostu niewypowiedzianą przyjemność. Więc gdybym miała wybrać, to tak jakbym miała powiedzieć, które z moich dzieci kocham najbardziej. I to jest bardzo trudne. Nie byłoby to. Natomiast powiem ci tak. Nurkowanie głęboko jest magiczne, trochę jak chodzenie po innej planecie. Ale stanie na szczycie góry, szczególnie na szczycie najwyższej góry na świecie, jaką jest Mount Everest, ale na szczycie każdej góry, sprawia, że stamtąd tak naprawdę widzisz, ile jeszcze jest gór do zdobycia. Stamtąd masz perspektywę, możesz trochę spojrzeć z oddali na niektóre tematy. Wiecie, co jest najważniejszą lekcją, którą odebrałam w górach? Pokora, cierpliwość. I to, że każdy z nas zależy od drugiego człowieka. Ale najważniejsze, czego się nauczyłam, to, że będąc na szczycie góry, będąc w najwyższym miejscu na świecie, jesteś tylko w połowie drogi. Musisz zejść na dół i to najlepiej, żebyś zrobił to bezpiecznie. I dopiero kiedy wrócisz do domu, to możesz powiedzieć, że odniosłeś sukces. I idąc do góry, rozglądajcie się zawsze uważnie. Będziecie mijać tych ludzi w drodze powrotnej. Zawsze wiedziałam, że bycie na szczycie góry to jest tylko chwila, to jest moment. Że dokładnie tak, w takim codziennym życiu, moim też zawodowym, w tym cholernym show biznesie, który jest absolutnie pokręcony, nie da się być cały czas na szczycie. I pamięć o tym i pokorne rozglądanie się dookoła, jacy są ludzie i ta życzliwość, którą innym możemy okazać i też pokora, że muszę mieć siły, żeby zejść, mieć na to pomysł, I żeby zrobić to bezpiecznie. To jest taka lekcja, którą z gór wyniosłam i którą przyniosłam do codziennego życia. I bardzo, bardzo mi to pomaga. Pomaga mi to przypomnieć, że gdziekolwiek nie jesteś, Martyna, to nie jest cel, tak? To jest tylko przystanek w twojej drodze, a droga tak naprawdę się nie kończy. Powiedziałaś, Martyna, że wejście na szczyt to jest dopiero połowa drogi i potraktowałaś to bardzo dosłownie. Bo rzeczywiście, skoro się weszło, to należy jeszcze zejść, ale myślę, że nawet nie patrząc na to tak realistycznie, to wystarczy chyba zamknąć to w tym pierwszym zdaniu, że wejście na szczyt jest dopiero połową drogi, jakikolwiek to jest szczyt i czy musimy z niego schodzić, czy nie. Jeżeli coś osiągniemy w życiu, to mówiliśmy już, że to nie jest dane. W związku z tym przed nami jeszcze ta druga część. I właśnie wtedy trzeba zachować szczególną czujność, uważność i oszczędzać siły. Słuchamy kolejnego pytania do Martyny. Agata z Pyskowic. Martyna, mam pytanie. Czy ty pamiętasz Anię, która jeździła za tobą z tortami, którą zastąpiłaś mamę, bo ja jestem też mamą niepełnosprawnego syna. I dzięki tobie Ania przesuwa horyzonty. Nawet w pandemii była w Ameryce. Pojechała przez Turcję. A Emil wspina się na 19 metrów. Jeździ na nartach. A moja najmłodsza córka jest w młodym wieku sternikiem morskim i instruktorem w Śląskim Jachtklubie. Jestem ci niezmiernie wdzięczna. Ania jest w Ameryce. Pozdrawiam cię gorąco. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam was najserdeczniej z całego serca. Dziękuję za te słowa. I dziękuję za to, że
że macie odwagę sięgać po swoje marzenia i macie odwagę robić rzeczy, nawet jeśli ktoś wam mówi, że to jest niemożliwe. Czy to nie jest super? Jeszcze po jedno. I służę pomocą, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne. Mam ogromną wiedzę i mogę w programie wam pomóc. Bardzo, bardzo dziękuję. To też jest ważna część projektu Młode Głowy. Bardzo, bardzo dziękuję. Z całego serca. Widzisz, mówiłaś, Martyna, że jeżeli twoje słowa przemówią do chociaż jednego człowieka, to warto jest przyjechać i tak dalej. No to masz odpowiedź, co się potrafi na świecie wydarzyć. Słuchajcie, mam jeszcze 13 minut. Mam dwa pytania z internetu, ale zostawię je na koniec. Jeszcze jest na pewno kolejka chętnych, my stąd nie widzimy tego. Zatem ciach, następne pytanie do Martyny. Martyno, zwiedziłaś cały świat. Teraz na Czaplinek nadszedł czas. Ten festiwal to cudowna rzecz. Koniecznie spotkać chcemy cię. Tu lasy to tysiące rąk. Łańcuchem gór jesteśmy my. Nasze jeziora lustrzane są. Festiwal odbija się w nich. Więc razem z tobą utwórzmy krąg, gdzie rozkwitnie dobroć naszych serc. By znów za rok spotkać się, seniorka! Brawo! Wow. Ja myślę, że ten wiersz można nominować. Nie wiem jeszcze gdzie, ale na pewno możemy spróbować, by padł taki apel, żebyśmy się spotkali tutaj za rok. No więc wy na pewno będziecie, my będziemy... Będziemy się starać, no a dzięki naszym sponsorom, dzięki mBankowi, dzięki Akademii Sztuk Przepięknych. Słuchajcie, jest tutaj duża szansa, że się jak uda. Się przyjedzie raz, to zostawia się już serce i to jest najlepszy rodzaj uzależnienia na świecie. Uzależnienie od Poland Rock Festival. Dawajcie, dawajcie, bo czas płynie. Jest tam jeszcze ktoś przy mikrofonie? Cześć Martynka, nazywam się Emilia i nie przyjechałam, żeby zadać ci pytanie, ale przyjechałam dlatego, że wiedziałam z twojego fejsa, że ty będziesz i myślę, że gdyby cię nie było, nie wiem czym przyjechała, myślę, że no, równie dobrze bym bawiła się na innych koncertach, alternatywach, ale do brzegu. Przywiozłam ci coś bardzo wartościowego i chciałabym móc ci to dać, a ponieważ nie widzę nie tylko przeszkód, ale w ogóle, to chciałabym wiedzieć, jak mogłabym znaleźć cię, żeby móc dać ci to, co przywiozłam. Ja potrzebuję wytyczne, słuchajcie, tutaj od organizatora, bo... To jest książka o kobietach, którą stworzył mój kolega i to jest książka o kobietach z różnymi niepełnosprawnościami. Ja jestem jedną ze skromnych bohaterek tej książki i bardzo chciałabym, żeby Słuchajcie, ja jestem tutaj w strefie, więc liczę na życzliwość panów ochroniarzy i liczę na to, że dadzą nam się skontaktować. Tutaj jest morze życzliwych ludzi. Ja rozumiem, że pani nie widzi, w związku z tym zróbcie miejsce i przyprowadźcie panią tutaj do nas. Wow! Tutaj naprawdę niewiele trzeba, żeby działy się rzeczy cudowne i magiczne. I łamiemy konwenanse chyba dookoła.
Słuchajcie, zobaczcie bohaterkę, cudowną kobietę, która, jak sama powiedziała, nie widzi przeszkód, robi rzeczy niemożliwe i już się umówiłyśmy. Czy to nie jest wspaniałe, słuchajcie? Czy to nie jest cudowne być tu, doświadczać tej energii i móc przytulać się z osobami, które mają tak wspaniałe serducho? Wspaniale być z wami, słuchajcie, to może na resztę pytatów odpowiem stąd. Nie będzie prościej? Znaczy ja myślę, że tutaj więcej jest podziękowań, aniżeli pytań. I ja też znowu podziękuję. My się widzimy. My się widzimy, dobra. Dziękuję. Słuchajcie, o, tu jest wspaniale, tu jest cudownie być blisko was. Mamy jeszcze pytania? Nie do ogarnięcia jest, Martyna. Chcę stąd, bardzo, bardzo proszę. Dobra, ja chciałam Martyna, będzie czas na uściski. Chodź. No to jest tak wspaniała kobieta, że nie da rady, no. Martyna, ale chodź. Chodź jednak, tak? Wróć do mnie, tak. Nie, zadajcie mi jakieś pytanie stąd, bo ja tak się cieszę, że jestem tak blisko was. To jest cudowne, słuchajcie. Ale zadawajcie bezpośrednio Martynie tam, natomiast przez mikrofon, żeby wszyscy słyszeli i pytanie, i odpowiedź. To może dobra, w skrócie. Martyna! O matko, dziękuję! Słyszysz mnie? Słyszę. Jesteś cudowna! Jesteś cudowna! I rób dalej to, co robisz! Dzięki! Hej. Jesteście, słuchajcie, rewelacyjni. Martyna, naprawdę apeluję warto do ciebie. Być. Apeluję do mnie, ciebie. Dobra. Niezwykłam słuchać facetów. Wiecie, to nie jest w moim charakterze. Zanim wbiegnie na scenę, to oddaję wam głos jeszcze raz. Mamy 6 minut plus 2 pytania z internetu, na które musimy odpowiedzieć, tym bardziej, że są ciekawe. Więc czy jeszcze tam osoba, 2 czy 3 ma coś do powiedzenia? Oczywiście, że jest. Tak. I to znowu ja! Jeszcze mamy kilka minut na pytania. Martyna, bardzo dziękuję ci, że jesteś, że na co dzień dodajesz mi skrzydeł. I krótkie pytanie, czy ty naprawdę myślałaś, że tutaj nikt nie przyjdzie dla ciebie? Tak, tak myślała, odrobinkę było w tym kokieterii, ale słuchajcie, ona naprawdę miała cykora. Naprawdę miała cykora i ja to rozumiem, Aku. Słuchajcie, to nie jest tak. Ja mam niedługo 30-lecie pracy zawodowej. I mam wrażenie, że kiedy minie mi trema, minie mi ten stres i to takie poczucie, że wiecie, nic nie jest dane raz na zawsze, to jak mi to minie, to ja chyba po prostu zmienię zawód, bo to będzie znaczyło, że już mi nie zależy, a mi bardzo zależy. Mi cholernie na was zależy i naprawdę miałam stres, czy ktoś przyjdzie, ale jesteście i to jest wspaniałe. Fajnie, że jesteście i to naprawdę jest budujące. Ten widok, szczególnie z tej strony, kiedy widać was wszystkich i tam jeszcze daleko poza namiotem, jest naprawdę budujące i zostaje w pamięci. Jeszcze 2 osoby. Przepraszam, chciałam tylko spytać panią, czy... Gdyby pani mogła... powiedzieć... Gdyby mogła pani powiedzieć... Jaka jest według pani cecha, która jest najlepsza u człowieka, którą można mieć? Bardzo trudne pytanie. Dzisiaj padło tu wiele słów o ciekawości, o odwadze, ale nie w takim rozumieniu odwagi, żeby robić rzeczy szalone, nie wiem, zdobywać góry, wspinać się, nurkować, tylko takiej odwagi, żeby pokazać swoje miękkie podbrzusze, żeby podejmować działanie, nawet jeśli wiemy, że może nam się coś nie udać. To jest prawdziwa odwaga. Wiecie, czego my się najbardziej boimy? Każdy z nas.
Boimy się najbardziej oceny innych osób. Boimy się porażki, bo co inni powiedzą. I to jest ten moment, że czas przestać się bać. I zaufać światu. Otworzyć się na drugiego człowieka. Ale gdybyś miała mnie zapytać o taką jedną cechę, jedną rzecz, która wydaje mi się najważniejsza, to jest życzliwość. Życzliwość w stosunku do drugiego człowieka. Tylko tak możemy sprawiać, że ten świat staje się lepszym miejscem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy jeszcze bardzo może... Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękujemy. Może jeszcze dwie osoby, a potem... No dwie osoby. Kto tam ma szczęście być przy mikrofonie? Słuchamy. No to ja mam to szczęście. Cześć Martyna, jestem Aga. Cześć Aga.